Cześć, jeżeli brakuje Ci motywacji albo motywacji Twoim pracownikom, to zapraszam Cię do zapoznania się z ofertą moich wykładów motywacyjnych na stronie 20wykładów.pl. Sądzę, że nikt przy dużym wysiłku nie byłby w stanie stworzyć takiego scenariusza, jakie zostało Tobie napisane przez życie. Co się wydarzyło w maju 2013 roku? W maju, w sobotni poranek, zdarzył się wypadek, który zmienił wszystko, właściwie zniszczył wszystko, co wypracowałam przez praktycznie całe swoje życie. Dlatego, że ten wypadek zabrał mi wszystko. Co się wydarzyło? Szłam do pacjentki, której wizyta była umówiona na dzień wcześniejszy, ale pomyślałam sobie, przecież nic się nie wydarzy, jeżeli raz ten jedyny raz przesunę tą wizytę na inny termin. I tak zrobiłam. A dlaczego ją przesunęłaś? Byłam potwornie zmęczona. Po prostu byłam przepracowana. I z racji tego, że w sobotę miałam już umówioną kolejną wizytę z innym pacjentem, pomyślałam, że jeżeli będę miała dwie terapie, nic się nie stanie. I tak zrobiłam. Po terapii pierwszej poszłam od razu do tego pacjenta drugiego. I to jest ciekawe, bo ja już byłam tak naprawdę przed budynkiem, w którym ta pacjentka mieszkała. I w tym momencie nie wiem, co się stało i nie potrafię tego wytłumaczyć, ale zapomniałam numeru mieszkania, zapomniałam też nazwiska pacjentki, po prostu miałam pustkę w głowie, co było dosyć dziwne, bo pracowałam z nią od 4 miesięcy wcześniej w ośrodku rehabilitacyjnym. Więc pomyślałam sobie, spojrzę na telefon, zadzwonię. Telefon się rozładował, więc kolejna rzecz, która przyszła mi do głowy, to złośliwość rzeczy martwych. Więc pojechałam do domu, podładowałam baterię w telefonie i zadzwoniłam do niej, że będę 30 minut później. Więc takim spokojem, że tym razem wszystko będzie ok i tam dotrę. I ta terapia się odbędzie. Wsiadłam w samochód i podjechałam na miejsce. Zaparkowałam, wysiadłam. Nieopodal krążyła straż miejska. I tak znowuż sobie pomyślałam, że znając moje szczęście, to pewnie skończę terapię i będzie blokada, więc jeszcze przeparkowałam ten samochód. Mhm. I jak już utwierdziłam się, że wszystko jest okej, jeszcze spojrzałam, pamiętam, na odchodne, na ten samochód. I zrobiłam kilkanaście kroków. No i wtedy zaczął się tak naprawdę ten koszmar. No bo tak to można nazwać. Spadł na mnie z 7. piętra mężczyzna, który popełnił samobójstwo. I spadł właśnie na mnie.